Google na pewno opracowało swój własny protokół komunikacyjny, który się nazywa TFN. Między innymi RAW Quantrone 2 korzysta z tego. Protokół służy do względnego dawkowania nawozu oraz, co najważniejsze, kontroli sekcji, co jest niespotykane wśród innych produktów. Dzięki temu, w przypadku Quantrone'a akurat, możemy kontrolować jednocześnie zmienne dawkowanie nawozu oraz kontrolę prawej i lewej stronie niezależnie. Nie musimy na obrociach oraz klinach wyłączać rozsiewania nawozu. Prezentacja, obecnie jesteśmy teoretycznie na obrociu. Wyjeżdżając, mamy wyłączone rozsiewanie nawozu. Teoretycznie zaraz wyjedziemy w obszar w środek pola i zobaczymy, jak nasza sekcja się włącza. Włączyła się lewa sekcja, prawa sekcja. Oczywiście wszystko jest konfigurowalne, w jakim procencie sekcja ma wyjechać lub wjechać. I zaczynamy tutaj robić. Przy okazji mamy zainstalowany w silniku tutaj system Easy Pilot, który pozwala na automatyczne prowadzenie podczas nawozu publicznego.